Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni. Witam Was w listopadzie, w nieco chłodnawy, ale całkiem przyjemny dzień. No to ten dzień i jednocześnie studiowanie prognoz pogody daje mi takie wyobrażenie o tym, co będzie w najbliższym czasie, więc generalnie zapowiada się, że pierwsza połowa listopada będzie wyborna, piękna. No to nie będzie takich zawirowań pogodowych, czyli nagle nie przyjdzie zimno. Według prognoz. Myślę, że to są znakomite warunki do studiowania szczególnego rodzaju perfum na bazie patchouli. Zatem proponuję Państwu na ten miesiąc taki temat. Miał być troszkę inny, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Perfumy patchoulowe na listopad. Zobaczymy, jak pachną, przyglądniemy się im. Jeśli ja tego nie będę miała okazji robić, bo mnie jakieś inne tematy zafrapują, to może Was zainspiruję do tego, żeby powoli gdzieś tam na przykład tym kluczem iść po świecie perfum i szukać właśnie takich nut i patrzeć, na co patrzeć. Jak pachną perfumy na bazie patchouli, bo znajdziecie generalnie takie dwie drogi, ale może też się pojawią inne, może one są w zasięgu naszego wzroku czy nosa, a my ich nie widzimy, bo generalnie dostrzegam jako dominujące dwie nuty. Dwie wizje patchouli. Patchoula osłodzona i patchoula z różą. Ogólnie z kwiatami, ale ta z różą wybrzmiewa najlepiej. Także zaraz Wam tu zrobię taki przegląd perfum, które przygotowałam dla Was na dzisiaj właśnie z taką nutą. Będzie się troszeczkę powtarzało z ostatniego filmu, także szczerze Was odsyłam do filmu o perfumach jesiennych. No cóż, listopad bezdyskusyjnie jest to jesień. Ale tam było właśnie szczególnie o szyprach i czasem jest, powiedzmy, taka wybijająca się nuta mchu dębowego, ale dzisiaj się skoncentrujemy na takich patchoulowcach i tu będzie dość troszeczkę tak zwanych modern szyprów, także zapraszam na taki przegląd tychże nut. Także kochani, ja tu mam koszyczek, częściowo właściwie dwa koszyczki, także zaraz wszystko Wam opowiem. Po prostu pokażę Wam perfumy, a Wy będziecie mówić, czy macie, czy nie macie. Znalazłam we własnych zasobach Chanel numer 19 i jest to szypr. No i słuchajcie, nie sprawdziłam, czy jest tu patchoula. Ale najczęściej jest. Powiem tak, to są perfumy szczególne. Czasem się ich nie da nosić. W domu testowanie było trochę trudne. Natomiast teraz na świeżym powietrzu skoreczka, które to jest bardzo nieprofesjonalnym wąchaniem, wybrzmiewają dobrze. Chanel 19. To jest stary model flakonika. W tej chwili już takowego marka nie posiada. No takim bardzo, bardzo znanym produktem, gdzie jest dużo patchouli, to jest Coco Mademoiselle. Zaraz zobaczycie ogonek, przyszła lalusia. Nie pokazała ogonka. Także tutaj jej troszeczkę jest, ale oczywiście to są perfumy szczególne. One są tak ładnie zmiksowane, zblendowane, że jakiejś jednej nuty wybijającej się nie doświadczymy tak, w taki sposób bardzo, bardzo szczególny. Tak zaglądam, gdzie mam te moderne szypry, bo tu będzie, o właśnie to. To jest taki słodka patchoula. Także tej słodkiej patchouli jest dużo. To są perfumy Jimmy Choo. I to są, wbrew pozorom, bardzo ważne perfumy. Tak mi się wydawało, że ważne perfumy to robi tylko Yves Saint Laurent, Dior i Chanel. Owszem, ale czasem jest tak, chociaż miewają też wpadki, czasem jest tak, że jakaś młoda marka wchodzi na rynek i po prostu wprowadza coś absolutnie nowatorskiego. W zasadzie ustawia pionki perfumowe na tej szachownicy perfumiarskiej na nowo. Takimi perfumami są perfumy Jimmy Choo. No powiedzmy patchoula plus słodkości, takie a la nuty toffee. Czy czujemy toffee? Nie. Czy czujemy patchoulę? Nie. To jest nowa jakość, to jest Jimmy Choo. Nowy szypr. Także taki flakonik może sobie kupię. Jak znajdę w dobrej cenie albo gdzieś będzie w dobrej cenie jakiś pełnowartościowy flakonik, dajcie znać. Na pewno sporo patchouli jest w tych modnych hitach, takich jak C. Armaniego. No bez tejże patchouli byłby to po prostu taki owocowy kompocik z rodem z Avonu, bo tu jest tak, nektar z czarnej porzeczki. Teraz pamiętajcie, że bardzo ważnym trendem perfumowym są te wszystkie niestety trendy alkoholowe, więc jest taki popularny alkohol na bazie czarnej porzeczki, likier. Ja myślę,
że to jest gdzieś tutaj to i róża, czyli porzeczka i róża, no to słuchajcie, to jest sposób na perfumy w bardzo wielu markach, szczególnie takich odzieżowych albo średniopółkowych, ale przełamanie tego patchoulu właśnie dało po prostu już perfumy, nie taki kompocik, także La Vie Belle gdzieś mi zniknęło, może będzie w tamtym zestawieniu, też pachnie mocno patchoulowo, ale tak, ten mój szyprowy koszyczek już Wam pokazywałam w osobnym filmie, także, a jest La Vie Belle, patrzę i nie widzę, i to też właśnie, tu jest gruszka, tutaj jest irys, nucie serca i patchoula. Jak nie przepadam za tymi perfumami, bo przez cały rok jest męczące, tak, są męczące, tak teraz są znakomite i kiedyś byłam nad morzem i taka była dość chłodnawa pogoda w lipcu. No to też gdzieś wyczuwałam od ludzi i ten zapach pachniał naprawdę dobrze. Także wiecie, nie ma złych perfum, po prostu są perfumy, które się znalazły i w właściwym miejscu i czasie. Więc ja tu już odkładam te, może kiedyś do nich wrócę, może nie. Ale teraz przygotowałam dla Was przegląd takich bardziej nowoczesnych wydań, bo tam, w tamtym, co Wam pokazywałam, były klasyki. To może jeszcze zacznę od klasyka, który jest długo na rynku. Znalazłam na Fragrantii coś, że tu jest patchoula. Bardzo jest tajemniczy skład tych perfum, ale wydaje mi się, że tak, jest to możliwe i tak naprawdę czasem o tym, co jest w perfumach, dowiadujemy się po latach. Zapominam o nazwach, ok? Dion Diora. Ale też, kochani, zachęcam Was do zaglądania do opisu filmu, bo to wszystko mi jakoś tam pomaga, wzbogaca moją pracę i, kochani, znaczy wzbogaca, no, jakby zwiększa oglądalność, wydłuża czas, jaki jesteście na filmie, no bo o takich szczegółach to może kiedyś więcej opowiem. W każdym razie to jest podobno ważne, że jeżeli film ma 15 minut, a Wy go oglądacie 16 minut, no to ja wygrywam, a jeżeli ma 15 minut, a Wy go oglądacie 12, bo na przykład oglądacie na przyspieszeniu, to ja wtedy tracę na tym. No ale no co zrobić? Kochani, generalnie patchoula, jest tutaj film, wracamy do patchouli. Jest tu na kanale film o patchouli i jest tu wskazana też, jest taki zestaw przy okazji tego filmu perfum patchoulowych, ale ja Wam powiem tak, jak chcecie wiedzieć, co to jest ta patchoula, jak pachnie, skąd się wzięła, to odsyłam do tego filmu, powiem tylko tak, że tak jak większość tych roślin perfumowych, one zwykle trafiały do świata perfum taką dłuższą drogą przez jakąś medycynę, lawenda, kwiat pomarańczy, one właśnie też przez wiele lat służyły człowiekowi jako taki produkt poprawiający zdrowie, samopoczucie, a patchoula jeszcze się okazała dezynfekująca. Zresztą lawenda też. I przekładano nią cenne materiały, które były transportowane drogą morską bardzo, bardzo długi czas, więc żeby tego robaczki nie podgryzły. Były to szale kaszmirowe, bo o nie chodzi. Znajdziecie informacje o tym filmie. Były listkami patchouli przekładane. No i w tej chwili, no i tak, w latach 70. były modne właśnie ze sprawą tych wszystkich indyjskich sklepików, te nuty patchoulowe. One co pewien czas, co pokolenie, można powiedzieć, patchoula wraca. I takim bardzo wielkim powrotem patchouli to było pojawienie się tegoż zapachu. To jest Angel od Thierry'ego Muglera. Tu jest właśnie po raz pierwszy patchoula na słodko. I potem się tego pojawiło dużo, jak widzicie, La Vie Belle, czyli tak, to jest 1992, a potem był Jimmy Choo, jak widzicie, co? Powiedzmy, kolejna generacja odkrywa dla siebie patchoulę, tak można powiedzieć. Jimmy Choo był na słodko, La Vie Belle na słodko. Co tu jeszcze? Może jeszcze tak, czy ja tu jeszcze mam jakieś patchoule słodkie? Chyba nie, już będą wytrawne. Często znajdziecie patchoule w perfumach takich jednonutowych. Tu jest marka Monotem włoska i tu jest patchouli leaves, czyli liście patchoulowe. Generalnie patchoula przez lata była używana w perfumierstwie jako składnik perfum męskich, ale jak wiecie, słony karmel, prawda? Czyli słodkie ze słonym daje efekt wyborny. Podobnie jest w perfumach. Łączenie przeciwieństw daje coś naprawdę ciekawego, jeśli proporcje są odpowiednio skonstruowane, a to konstruowanie tych proporcji to jest właśnie bardzo ciężka praca perfumiarza. Także, kochani, tutaj takie prawie można kupić sobie olejek albo jakieś perfumy, ale z drugiej strony te monotemy nie są to aż takie tanie perfumy. Najtaniej zdecydowanie wychodzi kupić olejek, ale dobry, żeby go można było w razie czego zużyć.
do celów domowych. I teraz tak, kochani, bardzo ważnym motywem perfumowym był właśnie Coco Mademoiselle, wspomniałam, i potem pojawiły się perfumy dość podobne, też na silnym akordzie patchoulowym. To jest Yves Rocher Soul Elixir. Podobno spora dawka patchouli jest w tych perfumach. To jest jeden z moich ulubieńców. Takie perfumy piękne, przyjazne. Jak chcecie po prostu komplementów, jesteście na to łasi, albo po prostu potrzebujecie w danym momencie, to myślę, że to są perfumy, które muszą się spodobać, które muszą budzić zachwyt po prostu, bo ten akord, oczywiście zawsze się może ktoś znaleźć, kto powie, że mu nie pasują, ale to jest wyjątkowo wdzięczny akord i naprawdę, moim zdaniem, perfumiarze zrobili dobrą rzecz. I teraz tak, pojawiła się taka właśnie, mówiłam o Jimmy Choo i taką marką, która pozamiatała na rynku perfumowym, producentem, który z odzieży, bo Jimmy Choo to buty, z odzieży wszedł do perfum, Narciso Rodriguez, słynne perfumy. I teraz wyobraźcie sobie, ja chyba nie mam flakonu, teraz szukałam, więc albo mam Narciso w różnych pudełkach, mam te kwadraciki, nie mam natomiast tego klasycznego Narciso Rodriguez for Her. I ten zapach był klonowany, w mojej opinii, nawet tutaj moja ulubiona zacna marka Guerlain sklonowała ten zapach. Oczywiście ktoś, kto tą kompozycję znał, no Sarah Jessica Parker, te jej perfumy są Lovely, to też jest właśnie ten akord. Także słuchajcie, będzie w listopadzie o czym mówić. Może przy okazji będę porządki robiła. I pojawiło się dużo perfum. To są ciekawe perfumy. Valentino Donna, ten flakon jest naprawdę cudny. Mam gdzieś chyba męski, pusty. Robi wrażenie. I tutaj mamy tak. To też jest patchoula plus irys, jak La Viebel, tylko że w nucie głowy nie mamy gruszki, tylko bergamotkę. Bergamotka to jest rodzaj cytrusu, ale takiego szczególnego. Pachnie nim herbata El Grey. Herbata El Grey, ten jej szczególny zapach, to jest właśnie za sprawą bergamoty. Także Valentino Donna, to nie są takie perfumy właśnie jak te przyjazne, przyjemne. No to są takie perfumy troszeczkę dystansujące, ale czasami tego potrzebujemy i powiedzmy to tak, jak wiecie. Ładna, romantyczna sukienka, a powiedzmy taki szary garnitur i powiedzmy jakieś takie buty na wysokim obcasie. Wyobraźcie sobie osobę ubraną tak albo tak. I teraz, która wydaje się Wam taka bardziej przyjazna, z którą byście się chętnie, no tak łatwiej przełamali lody, prawda? No to myślę, że odpowiedź jest oczywista, chociaż zapewne są wyjątki. Kochani, bardzo ważnym zapachem, którym jest patchoula, to będą te perfumy. Wielki hit, Euforia, Calvina Kleina i jej liczne odmiany. Moim zdaniem bardzo ważnymi perfumami, gdzie patchoula odgrywa pewną rolę, one nie brzmią patchoulowo, to jest Mont Guerlain wersja intensywna. Tak, tutaj to wszystko, Guerlain, tą całą linię Mont Guerlain zrobił no naprawdę w sposób wspaniały. Moim zdaniem to powinny podręczniki uwzględniać fenomen tego, jak oni zrobili całą tą linię Mont Guerlain, bo ona trzyma ten swój, chyba podobnie też robi Yves Saint Laurent z tą swoją linią Lib, że ta linia trzyma jakby to DNA i pozostałe tylko się zmieniają. I naprawdę, czy to jest wersja różana EDT czy EDP, czy to jest wersja, chyba najbardziej odstaje Sparkling Bouquet, ale cała ta linia jest spójna, jest przemyślana. Bardzo chwalebne jest to, że ciągle ci sami perfumiarze są odpowiedzialni za kreowanie tej kompozycji i być może to jest odpowiedź. No a wersja Intense jest podbita, niektórzy mówią w internetach, to jest bardzo fajne określenie, jest podbita patchoulą. No i na koniec dwie kreacje z Rossmana, słuchajcie, patchouli, to jest co, patchouli passion. Akurat ta linia Artisan jest taką linią, która nawiązuje do jakichś tam rzeczy, które znamy i które są modne. Czy polska marka Collabo zrobiła tylko tak, z tejże linii chyba są, pamiętajcie, liczebniki i perfumy, temat trudny, ponieważ perfumy to jest zbiorowy liczebnik, czyli troje perfum ma ta marka plus mgiełki. Ale widać, że serce w to włożyli. Ja naprawdę doceniam ich pracę. No, to jest taki uniseksowy zapach. Tam jest jeszcze szypr i jest chyba cytrus. Ale to jest świetna patchoula. Ona tak migoczy, jest na nucie. To są perfumy oficjalnie drzewne i bardzo często patchoula jest takim
podbijaczem perfum drzewnych i tutaj ładnie, bardzo ładnie to drewno z tą paczulą wybrzmiewa. Także kochani, zapraszam Was na listopadowe peregrynacje po nutach paczulowych. Tych paczulek w perfumach jest więcej. Oczywiście tym, jak wspomniałam na początku, najważniejszymi perfumami paczulowymi to są te klasyki, a potem zaczyna się cały wysyp, włącznie z tak zwanym neo-szyprem, modern szyprem, o którym Wam mówiłam, m.in. Jimmy Choo, ale też Flower Bomb. Może no, nie dotarłam jeszcze, ale może dotrę przy następnym filmie. Także kochani, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Możecie tutaj pisać, tutaj w komentarzach, na jakie perfumy paczulowe warto zwrócić uwagę, bo może się nie pojawiały. Wiecie, ja też nie kupuję tych perfum nie wiadomo ile. Poruszam się po tym, co mam. W pewnym sensie robię to z wyrachowaniem, bo też nie chcę jakoś napędzać tej sprzedaży. Czasy mamy dziwne, moim zdaniem bardzo trudne, trochę przerażające. To chyba nie jest czas na kupowanie dóbr luksusowych na zasadzie takiej kompulsywnej. To trzeba naprawdę przemyśleć, więc ja generalnie będę się teraz starała poruszać się po perfumach, które Wy już znacie, które już widzieliście. Jak coś kupię, to naprawdę tylko wtedy, jak będzie bardzo, bardzo dobra cena. Do czego też Was zachęcam, więc tutaj nie będzie wielu nowych produktów perfumowych, których już nie było, których jeszcze nie było na moim kanale. Raczej będzie to, co się już kiedyś pojawiało. Może tylko rozłożę akcenty w stosunku do innych filmów, ale dla Was pole do popisu w komentarzach. Możecie mi tu wskazywać, na co warto zwrócić uwagę, to może akurat mam, może mam próbkę, bo ja tego mam naprawdę bardzo dużo. No oczywiście zapomniałam Comme des Evidences, bardzo ważne. No jest tego trochę. Postaramy się to przepracować. Dziękuję za uwagę. Życzę Wam pięknego listopada, przyjemnego, łagodnego. Wykorzystajcie dobrze ten czas, chodźcie na wycieczki, pracujcie w ogrodzie. No, co tam Wam pasuje najbardziej, bo to jest świetny czas. O, jak widzicie, listki lecą z drzew. Kochani, pa, pa. Jak w piosence Kuby Sienkiewicza, liście lecą z drzew. Pa, pa.